cóż, witam w kolejnym odcinku naszego cyklu pracy nad sobą, pracy nad swoją psychiką, nad wzmacnianiem się psychiczno-fizycznym. Przypominacie sobie zapewne moje odcinki z wczesnej pory pozimowej, wczesnowiosennej w lesie. Spory wiosennej, spory letniej, no i jesiennej, a teraz spotykamy się, no mamy zimę, tak? Dzisiaj chciałem troszeczkę dotknąć tematu takiej rekoneksji, czyli ponownego połączenia się z matką naturą. Jest taka idea groundingu albo earthingu, że polegająca na tym, że bezpośrednio dotykamy gołymi stopami ziemi i w ten sposób czerpiemy od niej energię. A dla wielu osób może się to wydać jakąś taką wydumaną ideą, jakąś niespotykaną, niesłychaną, wydumaną, ale ta idea rekoneksji poprzez dotyk Matki Ziemi, czyli ponownego połączenia się z nią, jest badana naukowo i są powoli zbierane dowody na to, że dotykanie ciałem ziemi poprzez nagie stopy na przykład powoduje przepływ elektronów z ziemi, która jest naładowana ujemnie i neutralizują na przykład wolne rodniki, które nas wyniszczają, powodują procesy starzenia się, procesy niszczenia komórek. Idea ta pomaga praktykowanie earthingu czy groundingu, jak to się nazywa, pomaga ponownie połączyć się z matką naturą. Dlaczego o tym mówię, o tym ponownej koneksji? Bo odeszliśmy od matki natury. Co to oznacza? Otoczyliśmy się technologią, tym naszym kochanym systemem, który nas tak zniewala, wyniszcza poprzez ogromny stres, powoduje różnego rodzaju napięcia wewnętrzne, rozdarcia wewnętrzne, depresje, która będzie najgorszą chorobą w ciągu najbliższych 10-15 lat, która będzie niszczyć, dewastować ludzkie umysły, powodować straty w ludziach, dosłowne. Chodzi mi o samobójstwa na przykład. Tak? Będzie niszczyć osoby w każdej grupie wiekowej, czy to dzieci, czy nastolatków. Już dzieci są przecież, można powiedzieć, klientami systemu zdrowotnego i odwiedzają, muszą iść do psychiatry, bo sobie nie radzą ze swoimi narastającymi negatywnymi emocjami. Przestymulowanie, jakie nas otacza, ciągłe bodźce. Doszło do takiej habituacji, czyli przyzwyczailiśmy się na tyle do tej chorej rzeczywistości, że zaczęliśmy ją traktować jako coś normalnego, o zgrozo. I stąd moje tutaj odcinki zmierzające do tego, żeby uświadomić ludzi, że ten stan jest nienormalny i powinniśmy właśnie dążyć na powrót do połączenia, do harmonii, ponownej harmonii, zharmonizowania się z Matką Naturą. Między innymi poprzez właśnie, no tak jak widzicie, mamy zimę, ja pokażę, jestem prawie rozebrany, no w granicach przyzwoitości, prawda? Nie chodzi tutaj o przecież o ekshibicjonizm, ale o jak największą ekspozycję, otwarcie się, odsłonięcie swojego ciała na Matkę Naturę. Pamiętajcie, że jesteśmy... pamiętajcie o czymś takim jak psychosomatyka. W ciele, które jest połączone z Matką Naturą, która nas koi, która nam daje siły psychiczne i fizyczne, w takim ciele nie ma miejsca w takim zrelaksowanym, uspokojonym ciele, wyciszonym, nie ma miejsca na różnego rodzaju depresje, nerwice, lęki, panikę, czy różnego rodzaju stany stresowe. Uczymy się
jak czerpać tę siłę i jak ją wykorzystać później w codziennym życiu. Tak jak mówię, ja sobie tutaj będę trenował, możecie obejrzeć ten odcinek w całości, możecie przewinąć te elementy, jak ja będę trenował, bo każdy, tak jak już to mówiłem, kiedyś sobie decyduje, jak ma wyglądać jego trening, jaka ma być jego intensywność. Ja niczego nie narzucam, nie mam zamiaru najmniejszego. Nie każdy sobie sam układa elementy treningu, ale najważniejsze jest, żeby jak najbardziej wyeksponować się na Matkę Naturę. Ćwiczymy o każdej porze, o każdej porze roku. Nie unikamy jakichś tam niskich temperatur, tak jak dzisiaj. Jest wysoka wilgotność. Mam, co prawda nie widać śniegu, ale jest dosyć zimno. Będę dzisiaj też przygotowywał się poprzez tą rozgrzewkę do wejścia do wody. Chodzi o lodowe pływanie, bo to też jest świetny element, który pobudza poprzez ciało, pobudza do działania umysł i działa na przykład antydepresyjnie, antylękowo. No, szerokie spektrum działania na mózg. Dlatego tak jak mówię, powrót do Matki Natury, harmonia z nią, to jest gwarancja zdrowia psychicznego, zdrowia fizycznego, czyli harmonijnego, harmonijnie rozwijającego się, harmonijnie rozwiniętego człowieka, który żyje w zgodzie z sobą i z Matką Naturą. Pamiętamy, że to my decydujemy o naszym życiu, jak ono wygląda. Jednym z warunków tego dobrego życia jest człowieczeństwo. Co to jest człowieczeństwo? Człowieczeństwo to jest zachowanie w harmonii z samym sobą i z drugim człowiekiem. A dzisiaj to zostało zaburzone. Dzisiaj jeden drugiemu skacze do gardła, jeden drugiego próbuje przechytrzyć, wycwaniaczyć i ta idea, to człowieczeństwo gdzieś znika. Mało tego, jest to wyśmiewane, jest wrażliwość, jakaś taka szeroko pojęta dobroć, jest to wyśmiewane, jest jakiś taki dziwny kult siły, tej fizycznej, że to jest niby najważniejsze. Nie, moi drodzy, największa siła to jest tutaj. Imperare sibi maximum est imperium. To, co już mówiliśmy sobie kiedyś. Panowanie nad sobą to największa władza. Nie pozwólmy, żeby ludzie toksyczni, wmawiający nam, że to, co nas otacza, jest ok, żeby zdominowali nasze życie. Kształtujmy w sobie człowieczeństwo, a jednym z głównych filarów tego człowieczeństwa jest ta rekoneksja, czyli ponowne połączenie się z Matką Naturą. Bardzo ważne, bo bardzo, bardzo od niej odeszliśmy i będziemy za to płacić bardzo wysoką cenę. Pamiętajcie, że natura leczy, ewolucyjnie jesteśmy w niej zakorzenieni i jak nie będziecie się relaksować, pracować nad sobą, wyciszać, harmonizować z naturą, szukać tego spokoju wewnętrznego, umiaru, tej drogi Dao, drogi natury, to będziecie wewnątrz skołatani, roztrzęsieni. Bardzo ważna jest relaksacja, regeneracja i pozytywne myślenie. Nie dajcie się wciągnąć w jakiś wyścig szczurów. Szukajcie na powrót poprzez wgląd w siebie, w tą introspekcję. Poprzez introspekcję w siebie, w takie wgląd głęboko w naturę rzeczy, w naturę siebie. Patrzcie, żeby znaleźć swoje człowieczeństwo. Nie słuchajcie jakichś tam ludzi, którzy wam będą chcieli, żebyście konformistycznie dostosowywali się do większości, bo większość czegoś chce. Ale to, co jest popularne, nie zawsze jest słuszne, a to, co jest słuszne, nie zawsze jest popularne.
Pamiętajcie o tym. Dlatego jeszcze raz praca, praca nad sobą, bo później żaden jakiś tam psycholog, psychiatra czy antydepresanty, chemia wam nie pomoże, bo nasza wewnętrzna struktura, nasz umysł jest bardzo delikatną rzeczą. Łatwo przez tą ciągłą stymulację, przez ten ciągły stres, łatwo to zaburzyć i doprowadzić do różnych dziwnych stanów psychicznych, w których człowiek się całkowicie załama. Dlatego praca nad sobą poprzez rekoneksję, earthing i jak najbliżej Matki Natury. Ćwiczymy. Intensywność musi być dobrana do waszych umiejętności. To co robię, to coś w rodzaju kata. Powtarzam sobie różne techniki. To mi odpowiada, to robię. A jak chcecie, możecie robić aerobik, ćwiczyć jogę, ale najważniejsze, żebyście zaufali Matce Naturze. Powrót do niej to gwarancja zdrowia. Żaden lekarz wam tego nie da. Będą wam tylko sprzedawać chemię i wmawiać, że macie podwajać, potrajać dawki. A to jest droga do lekomanii i uzależnień. Nic dobrego. Można sobie improwizować różne rzeczy, które chcemy. Ruchy bokserskie. Bokserzy wiedzą, o co chodzi, walczymy z cieniem. Ulubiona technika shadow boxingu. Pracujemy cały czas. Zobaczcie, cały czas jestem połączony z ziemią. Stopami akurat, tak? Nic nie przeszkadza, żebyśmy na przykład się położyli na ziemi. Poczuli jej chłód. Płynie mnóstwo endorfin, a noradrenalina, różne naturalne chemikalia, które mamy w głowie, które powodują, że odżywamy. Aktywizujemy ciało,
a przez to umysł. W wysportowanym, spokojnym ciele jest spokojny umysł. Nie ma to miejsca na różne depresje, różne złe stany emocjonalne, negatywne myśli. O, czujecie ten chłód? Bardzo dobrze. Na początku może być dyskomfort, ale należy się przyzwyczaić. Dobrze. I ćwiczymy dalej. Stonować, wytonować, wziąć kilka głębokich oddechów, które uspokajają tutaj układ nerwowy, rdzeń przedłużony. Oddech działa kojąco, uspokajająco. Zapomnieliśmy również dzisiaj o oddechu. Bardzo duży błąd współczesnego człowieka. Dlatego oddech ma spłycony, niespokojny, nie może się wyluzować, uspokoić, wyciszyć. Oddech wycisza, uspokaja układ nerwowy. Pamiętajcie, że w ciszy człowiek odnajduje siebie. Cisza to jest też pewna konfrontacja z samym sobą, odnajdywanie swojej tożsamości. Kim naprawdę jestem, czego naprawdę chcę, co zrobiłem dobrze, co zrobiłem źle. To jest surowy test dla nas samych, pozwalający nam odkryć, jacy jesteśmy naprawdę. Kiedy odrzucimy te całe bodźce, stymulacje, ten ciągły pęd, to popędzanie, konformizm i tak dalej, zobaczymy, jacy naprawdę jesteśmy w ciszy. Odnajdujemy siebie. To jest test dla naszej osobowości. Kim naprawdę jesteśmy? Odpowiedzmy sobie sami. Kiedy my słyszymy z zewnątrz podpowiedzi, rób to, rób tamto, nie rób tego, nie rób tamtego. Tylko to, jacy my jesteśmy w środku. Wtedy dajemy sobie odpowiedź. O co nam tak naprawdę chodzi? Ale tego uczy nas cisza. Cisza jest potęgą. Czuję ten chłód pod nogami, bardzo mocno zmarzłe stopy. Czuję przepływ endorfin, właśnie. Pozytywne pobudzenie, kiedy odpoczywa psychika. Mózg naturalnie wydziela substancje, które
powodują pewnego rodzaju euforię, pewnego rodzaju stan. Trochę dziwny stan, bo z jednej strony takiego szczęścia, a z drugiej strony takiego wyciszenia właśnie. Panujemy lepiej nad emocjami, tak, nad którymi miliony ludzi nie potrafią zapanować, bo są w stanie ciągłego pobudzenia, ciągłej nerwicy. Oni mają nerwicę, depresję, różne stany lękowe, panikę i oni nie wiedzą, nawet nie zdają sobie sprawy, że coś z tym trzeba zrobić. Przeciwdziałać temu, bo mogą sobie albo komuś coś zrobić. Bo nie panują już nad swoimi emocjami, mają problemy z samym sobą. Niektórzy topią to w alkoholu, niektórzy popełniają samobójstwa, niektórzy biorą jakieś środki psychoaktywne. Nie, to jest droga donikąd. To między innymi to, co tutaj pokazuje, to jest droga właśnie do wyzwolenia. To jest droga do, poprzez połączenie z Matką Naturą. Zobaczycie po kilku takich sesjach systematycznej pracy nad sobą. Poczujecie, jak Matka Natura wam użycza energię. Jak lepiej panujecie nad sobą, macie lepszy sen. W ogóle lepiej się czujecie ze sobą. Jeżeli będziecie szczęśliwi ze sobą, będziecie też umieli wchodzić w lepsze interakcje z innymi ludźmi. Pod warunkiem, że ci ludzie to są pozytywni, bo mamy dzisiaj wielu niestety wariatów, kretynów, matołów i różnego rodzaju chciwych, głupich, złych ludzi. Takich unikajcie, bo oni wam zniszczą życie. Dobrze, przechodzimy teraz do troszeczkę ćwiczeń siłowych zrobimy. Zacznijmy od pompek. Chodzi o to, żeby się wykańczać, być super fitness, super duper fitnessmanem, czy jakiś kult ciała, nie wiadomo o co chodzi. Ciało jest tutaj tylko narzędziem, żeby wejść do naszego ego, żeby wejść do naszej tutaj jaźni, żeby stać się lepszym człowiekiem. Zrelaksowanym, panującym nad sobą, panującym nad różnymi chorobami psychicznymi, różnymi schorzeniami i tak dalej. Poprzez właśnie między innymi hormezę, tak, czyli wpływ Matki Natury, tak? Jej czynników, na przykład chłodu. O to tutaj chodzi. Nie chodzi o to, jak widzicie, na jakichś wspaniałych okładkach pism. Men's health. Jaki masz być, jak masz wyglądać, jakie są standardy dzisiaj. Nie ulegajcie temu. To jest głupota, to jest pranie mózgu. Człowiek jest wartościowy sam z siebie, że jest. Tak? A nie, że jak wygląda, albo ile ma kasy. Dzisiaj wielu ludzi uległo tej ideologii i zgłupiało, bo myśli, że to są wartości. Nie. Każdy z nas, zauważcie, jest ewolucyjnym unikatem. Tak, unikatem. Mamy tę możliwość z wielu kombinacji DNA zaistnienia. Akurat my powstaliśmy. Każdy jest wręcz ewolucyjnym unikatem. I każdy z tej racji jest wartościowy już z samej tej przyczyny, że jest. Się wydaje banalne, co ja mówię, jakiś truizm, ale taka jest prawda. Każdy z nas jest kimś wartościowym i nie musimy podlegać jakimś standardom, tłumaczyć się albo wyglądać jak ten wyretuszowany model z okładki, żeby nas akceptowano, żeby nas lubiano i tak dalej. Nie bójcie się presji. Jak ktoś nas nie akceptuje, nie lubi takimi, jakimi jesteśmy, to znaczy, że to nie jest nasz przyjaciel, tak? Że on chce, żebyśmy się konformistycznie dostosowali do jakiejś tam większości. Bo większość musi mieć, nie wiem, tak wyglądać, taką furą jeździć, taką kasę mieć, gdzieś wyjeżdżać za granicę z tą większością, która, nie wiem, pije, chleje i się tam gdzieś, wiecie, seksualnie deprawuje i tak dalej. Jeżeli jesteście inni, nonkonformistami, nie chcecie robić tak jak większość, tak, to bądźcie z tego dumni, to znaczy, że idziecie własną drogą. Nie ulegacie tej powszechnej jakiejś takiej ideologii, która każe wam się dostosowywać cały czas i tłumaczyć. Albo macie wyglądać tak jak wszyscy, nie wiem. Wszyscy mają być szczupli, idealnie wyglądający, jest presja na wygląd. A dlaczego dzisiaj nikt nie zapyta, jaki kto jest? Tylko co i kto ile ma.
prawda? Między innymi tutaj, na łonie Matki Natury, odnajdujecie siebie i samoakceptację. Tu znajdujecie siłę, żeby iść dalej i nie konformizować się, nie dawać się naciskać, nie dawać się, mówiąc potocznie, gnoić i niszczyć. Trening polega na tym, żeby wyćwiczyć silny umysł, niezależnie myślący i nonkonformistyczny. Jak ktoś idzie za tłumem, to znaczy, że nie ma własnego zdania, że ogarnął go strach, boi się samodzielnie myśleć, boi się wykluczenia. Jest strach przed samym sobą. Często ludzie co innego myślą, co innego mówią. Chcieliby żyć według swojego ja, ale nie mogą, bo boją się wykluczenia. Pamiętajcie, nic tak nie paraliżuje jak strach. Dobra, pompki były, lecimy dalej. Za dużo też nie można mówić. Była mowa o pracy, więc pracujemy. Silna wola, pamiętajcie o silnej woli. Ciągła taka sesja treningowa, praca nad sobą kształtuje waszą rezyliencję, odporność psychiczną. Wola. Wygrzebać się z łóżka, wyjść, pracować nad sobą. Łatwo jest zostać w ciepełku i powiedzieć, nie chce mi się, zamiast pracować nad sobą. Trochę mięśni brzucha przydadzą się. Dobrze. I wzmacniamy. Dobrze. Nie potrzebujecie żadnych fitness klubów, Matka Natura wam wszystko daje. Kiedyś człowiek nie miał fitness klubów, a był silny, wysportowany, pokonywał wszystkie przeciwności. Zimno również. Nie było żadnych tabletek, żadnych jakichś klinik. Ludzie żyli blisko natury, byli czerstwi, silni, potrafili pokonywać przeciwności. Dzisiejszy człowiek zrobił się słabiutki. Tak go ta natura rzeczy, czyli ta cywilizacja, rozpieściła i zniszczyła jego człowieczeństwo. Wystarczy, że wielu ludziom odbierzemy pieniądze, stają się słabi. Chcą tylko mieć kontrolę nad innymi. To są toksyczni ludzie, którzy budują swoją wartość na krzywdzie innych. Niestety jest coraz więcej takich ludzi. Po prostu ludzi złych. Dlatego bądźcie inni i pracujcie nad sobą, żebyście byli lepsi. Temu ma służyć między innymi trening na łonie natury. Żebyście mieli zdrową psychikę, żebyście nie wariowali tak jak to dzisiejsza większość, która głupieje dla pieniędzy, nie wiem, jakichś dóbr, które wcale nie są dobrami. Dobrze. Mam takie fajne ćwiczenie, tego wam nie polecam, bo to takie trochę a la strongman. Ale jak ktoś chce się wzmocnić, szczególnie, nie wiem, no nie chcę tutaj dyskryminować, a szczególnie mężczyźni, bo to chociaż dla pań też może być. Dobra, nie będę gadał, pokażę wam co robię też. To jest coś takiego. Przerzucanie opony. Bardzo fajne ćwiczenie. Ćwiczymy całe ciało od razu. Razem z przysiadem. Tam trochę tyłek pokazuje. Ale od czegoś trzeba zacząć. Dobra.
drugą stronę. I jeszcze raz. Bardzo dobre ćwiczenie, od razu na całe ciało. Pracują endorfiny od nóg, przypominam, jest chłodno, trzeba to pokonać. Tak ćwiczycie siłę woli. Jest zimno, wasze ciało mówi nie, spieprzaj stąd. Walka i ucieczka. Ten mechanizm powoduje panikę i lęki w ludziach, a tutaj to pokonujecie, bo z jednej strony budzi się w was ten stary mechanizm ewolucyjny, prehistoryczny. Uciekaj, uciekaj, zagrożenie, zimno, wysiłek. A z drugiej strony właśnie kształtujecie swoją wolę, bo wasz mózg mówi nie, wytrwam. Na tym to polega. Rezyliencja, kształtowanie swojej woli. Pamiętajcie, na przykład w depresjach różnego rodzaju, czy chorobach psychicznych, czy w ogóle w jakichś trudnych sytuacjach, decydującą rolę odgrywa wolicjonalność, czyli mówiąc prostym językiem wola. Nie macie woli, przegrywacie. To tak jak, nie wiem, bokser, który dostaje cięgi, nagle się podnosi, tak? Bo coś w mózgu nagle taki klik się robi, mówi nie, jednak będę walczył, nie poddam się. Tak? Albo mówicie sobie, nie, to już nie ma sensu, cokolwiek robicie, nie? A z drugiej strony, nie, dotrwam. I nagle z porażki rodzi się siła. Ni stąd, ni zowąd, nagle dostajecie potężną dawkę energii. Właśnie to płynie z woli. Człowiek bez woli umiera. I na koniec coś takiego jeszcze. Kto ile potrafi, żeby się też nie wypalać. Pamiętajcie. Wypalenie jest jedną z przyczyn, nadmierny stres, wypalenie to jest to są przyczyny też depresji. To wszystko ma wam służyć. Czy wysiłek intelektualny, czy wysiłek fizyczny, tak jak ja na przykład tutaj robię, tak? Nie chodzi o to, żeby się wypalać i bić wszelkie rekordy, bo rekordy są tu. Zwycięstwo nad sobą, nad swoimi wewnętrznymi jakimiś rozterkami, demonami, to jest największe zwycięstwo. Tak jak mówił Konfucjusz, wtedy stajecie się największymi wojownikami. Nie na polu bitwy, tylko tu. Tu są największe bitwy, największe wojny. I tu musicie wygrać. Tu. Dobra, odkładamy narzędzie. I na koniec. I na koniec taka fajna rzecz. Zobaczcie. Mamy przed sobą boisko, bo jesteśmy na boisku w otoczeniu drzew. Moje ulubione środowisko, czyli las. Pamiętacie? Shinrin-yoku. Japońska idea oczyszczania umysłu poprzez las. Wyciszania się, tonowania własnego ja. Obniżania poziomu stresu, kortyzolu i tak dalej. I na koniec bieg. Bieg na bosaka. Wracamy do idei earthingu, tak? Do joggerów, może spróbujcie troszeczkę się, że tak powiem, obnażyć, ściągnąć buty i biec na bosaka, jogging na bosaka. Naprawdę warto. No to co? Małe rundki sobie tutaj zrobimy teraz. Trochę kamera mi tak skacze. Co, po takim solidnym treningu tak 4 rundki, 4 boiska wystarczy. Do zobaczenia.
No i co, jak się czujecie po iluś tam minutach earthingu na bosakach w ten zimowy poranek? Bo ja świetnie. Endorfiny, noradrenalina, te naturalne chemikalia w głowie już naprawdę buzują. Pamiętajcie, to są naturalne, pozytywne. Pozytywna tablica Mendelejewa w naszej głowie. Że tak sobie zażartuję. No to co, jeszcze jedna rundka. Nie ma co się ociągać. Ja jestem z powrotem. To cóż, słuchajcie, to na dzisiaj będzie już wszystko. To część pierwsza treningu zakończona. Za chwilę spotykamy się na lodowym pływaniu. Jeszcze lepiej połączymy się z Matką Naturą. Będziemy jeszcze bliżej niej. Im bliżej niej, tym więcej zdrowia, tym więcej spokoju, umiaru, panowania nad emocjami i wyższy poziom człowieczeństwa. Do zobaczenia w części drugiej.